Uwaga, uwaga! Od 10 do 20 lipca w Meblarzu. 10 dni bez VAT na wszystko. Najwięcej, najlepiej, najtaniej. 5000 metrów ekspozycji najlepszych mebli. Bezpłatny transport do 30 km. Salony meblowe Meblarz. Lubin, Towarowa 1. www.meblarz.pl. Kupuj bez VAT! MPWiKa w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwika.lubin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonów. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Wszystko wskazuje na to, że KGHM powiększy swój stan posiadania o powiatowy szpital w Lubinie. Polska Miedź wróciła do gry po tym, jak wycofała się z tej inwestycji. O sprawie piszą ogólnopolskie media, ale rzecznicy obecnego i być może przyszłego właściciela RCZ-u mówią niewiele. Sporo się natomiast dzieje. Radni podjęli uchwałę, zgodnie z którą szpital może zostać sprzedany. Teraz to tylko kwestia ceny. Lubiński starosta Adam Myrda od dawna jest przekonany, że dla mieszkańców powiatu lubińskiego najlepszym rozwiązaniem byłoby przejęcie szpitala przez KGHM. Na pewno nie zostaną sprzedane udziały do podmiotu, który nie prowadzi działalności medycznej. Dla mnie najlepszym podmiotem to jest MCZ. Sprawa ewentualnego kupna Regionalnego Centrum Zdrowia przez KGHM powróciła, gdy temat poruszono podczas spotkania z członkami Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego. Ogólnopolskie media natychmiast podchwyciły temat i szeroko rozpisywały się o nim w prasie. Czy KGHM rzeczywiście jest zainteresowany kupnem spółki leczniczej należącej do powiatu, czy jest to wakacyjny, zastępczy temat? Dopiero teraz przedostała się do ogólnopolskiej prasy odpowiedź prezesa Wirta, który udzielał na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, odpowiadając na jedno z pytań delegatów, co dalej z MCZ-em. Otóż MCZ ma w swojej strategii rozwoju wpisaną również możliwość przejęć innych placówek służby zdrowia, chociażby dlatego, żeby poszerzyć swoją własną ofertę. My, jak wiemy, MCZ nie ma na przykład działu dla nas niezwykle istotnego, chirurgicznego czy ortopedycznego. Korzystamy właśnie z usług RCZ-u w tym zakresie. I to, że jesteśmy zainteresowani, oznacza po pierwsze, że to jest w strategii, po drugie, że taka możliwość jest rozważana, a po trzecie, jak wiadomo, przymierzaliśmy się już wcześniej, badając ten szpital, który rzeczywiście był do kupna. Znamy kondycję finansową spółki. Przez kolejnych 5 lat musielibyśmy się liczyć ze stratami, jakie generowałby RCZ, dodaje Dariusz Wyborski. Jego zdaniem w grę wchodzi przejęcie szpitala za nie więcej niż złotówkę. Społeczna odpowiedzialność biznesu mówi, że przynajmniej wyjdźmy na zero. Z jednej strony chcemy rozszerzać pakiet możliwości świadczeń dla pacjentów, a z drugiej strony no jednak nie dopłacać cały czas do tego przedsięwzięcia. Ewa Legińc z Biura Zarządu Powiatu Lubińskiego potwierdziła możliwość sprzedaży szpitala. Czy nabywcą będzie jednak KGHM Polska Miedź S.A., tego na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że niedawno radni podjęli uchwałę umożliwiającą sprzedaż RCZ-u. Być może władze powiatu i KGHM-u wiedzą więcej niż mówią o tym ich rzecznicy.